czołem załoga. Z tej strony pierwszy śledź i armator super szybkiego Riba Explorer. W zeszłym roku zabezpieczał marsz śledzia. Pomagał przy lotach Red Bulla, przy samodzielnym przepłynięciu z Gdyni na Hel jednego z pływaków z Polski i wielu innych wydarzeniach, które miały miejsce na zatoce. Teraz, jak widzicie, stoi na parkingu i się kurzy. Dlaczego? Ma już parę lat. Jego silnik odmówi posłuszeństwa. Zbieramy na nowy. Dzisiaj rozpoczynamy akcję. Swoich środków mam już 20 tysięcy, ale potrzebuję przynajmniej drugie tyle. Najlepsza oferta, jaką na razie otrzymałem, to 47 tysięcy złotych plus montaż. Liczę na to, że mnie wesprzecie, że jeszcze w tym sezonie uruchomimy Explorera i rzucimy go na wodę i będzie mógł zabezpieczać marsz śledzia, który przewidziany jest na drugą połowę sierpnia. 140 koni. Taki silnik tutaj powinien być. I na to liczę. Wszystkie moje propozycje dla Was, jeżeli zdecydujecie się wesprzeć tą akcję, to między innymi przejażdżki tym Ribem. To również udział w marszu śledzia. To również wyprawy na Rybitwie o Mieliznę i Starą Torpedownię i w kilka innych miejsc. Każdy grosz się liczy. Zaczynamy naszą akcję. Bardzo proszę, szerujcie tą informację również do swoich znajomych na Facebooku i w każdym innym miejscu. Im więcej grosików uzbieramy, tym większa możliwość, większe prawdopodobieństwo, że nowe serce, nowy silnik zamontujemy do naszego Explorera. Liczę na Wasze wsparcie. Damy radę. Do zobaczenia.